tegoroczne słowiańskie spotkanie Lado Deja. To już kolejna niesamowita edycja. Wykładowcy, stoiska z wyjątkowymi produktami i usługi. Muzyka i liczne atrakcje. Dwa dni wyśmienitej zabawy na świeżym powietrzu. Bądź z nami koniecznie. 15-16 lipca. Boisko sportowe Orła. Lizawice 14A. 55200 Lizawice. Lado Deja to największe otwarte wydarzenie tego roku. Wstęp dla każdego bezpłatny. Zapraszamy. Patronat. Gmina Oława. Miesięcznik Nieznany Świat i Studio VTV. Lado Deja. Znowu jesteśmy razem. Nazywam się Władysław Bartkiewicz, jestem fizjoterapeutą, jestem mistrzem naturopatii, jestem autorem książki Starosłowiański masaż brzucha. I nazwa imprezy, może ktoś mi powtórzyć, Agni Łado. Ładola, co to znaczy? Jest to odwołanie się do naszych słowiańskich tradycji, prawda? Do naszych korzeni słowiańskich. Nie będę Państwu mówił tutaj o historii słowiańszczyzny, bo na tym się nie znam. Nie będę Państwu opowiadał o kulturze słowiańskiej, bo na tym się nie znam. Nie będę Państwu mówił o wielu, wielu rzeczach, które może wydawały się interesujące, ale chciałbym Państwu powiedzieć, jakby poruszyć element wstydu. Dokładnie wstydu, bo znacie prawdopodobnie Państwo medycynę indyjską, prawda? Ktoś słyszał o medycynie indyjskiej, ajurweda, prawdopodobnie znacie słowo medycyna starodawna, medycyna chińska, tradycyjna medycyna chińska. Prawdopodobnie znacie jeszcze medycynę starogermańską i takich parę nazw byśmy mogli wymienić. Ja bym chciał tutaj parę cyfr podać. Europa, w Europie mieszka 740 milionów ludzi. Z tego Słowianie to jest grupa około 300 milionów ludzi. Słowianie, niezależnie od konfliktów, jakie w tej chwili się dzieją, Słowianie zamieszkują około 40% Europy. I ja mam do Państwa pytanie, czy ktoś z Państwa słyszał takie pojęcie, jak medycyna słowiańska, medycyna starosłowiańska, tradycyjna medycyna słowiańska. Chciałbym, żebyśmy zadali sobie pytanie, czy kultura, potężna nacja, potężna grupa kulturowa, grupa społeczna, czy ta grupa nie stworzyła w ramach swojej historii spójnego mechanizmu leczenia się, spójnego mechanizmu pomagania sobie w zdrowiu? Tylko dlaczego o tym na dzień dzisiejszy nie mówimy? No, z paru powodów. Pierwszy powód to jest taki troszeczkę temat wstydliwy. To jest typowa polska cecha. Cudze chwalicie, swego nie znacie, sami nie wiecie, co posiadacie. Prawda? Nie interesujemy się tym, co nasze. Jeżeli coś ma jakąś nazwę egzotyczną, jeżeli już w ogóle w języku angielskim, jeżeli coś pochodzi ze wschodu, z Chin, no to jest fajne, te trendy, interesujemy się tym, a wszystko to, co jest nasze, nie do końca jest już tak interesujące. Z żoną razem od lat interesujemy się pojęciem medycyny słowiańskiej. Naszą wiedzę zdobywaliśmy głównie na Ukrainie. Jest to kontakt przez profesora Andriuka, to jest no też taka ciekawostka na warunki polskie, bo jest to dziekan Katedry Medycyny Alternatywnej Uniwersytetu Lwowskiego, gdzie uczy się lekarzy na studiach podyplomowych medycyny ludowej, medycyny alternatywnej. Lekarze po dwuletnich studiach wychodzą, mając tytuł lekarzy naturoterapeuty. Jest to coś niesamowitego, bo z jednej strony są to fachowcy, którzy znakomicie wiedzą, jak diagnozować choroby, jak je leczyć, a z drugiej strony mają bardzo dużą wiedzę na temat medycyny ludowej, medycyny naturalnej. No nie wiem, czy na sali jest tutaj wśród zebranych ktoś, kto jest masażystą, ktoś, kto jest fizjoterapeutą, ktoś, kto ma wiedzę o widzę, że koleżanka pokazuje rękę. No to tak dla koleżanki, sama terapia manualna to jest na tych studiach około 2 miesięcy po 8 godzin dziennie, kiedy już cała anatomia, fizjologia w założeniu jest już czymś, co trzeba umieć. I tam się podchodziło, bo teraz sytuacja się radykalnie zmieniła, do medycyny naturalnej podchodziło się w sposób no, bardzo dużą dozą szacunku. Medycyna została zweryfikowana, ludowa została zweryfikowana przez autorytety naukowe i wprowadzona do programów naukowych, do programów jest wykładane na uczelniach medycznych, uczą się tego studenci medycyny,
uczą się tego lekarze. A jak sytuacja u nas wygląda? No troszeczkę to gorzej jest. Czy ktoś z Państwa widział film Znachor? Był kiedyś taki film, prawda? I pamiętacie Pan tak scenę, kiedy przyjeżdża lekarz, bardzo dumny, bardzo pewny siebie i próbuje tej Znachora pogonić, woła policję, prowadzą go do więzienia, bo się okazuje, że Znachor, niezależnie od tego, że robi dobre rzeczy, to był Znachorem. I w związku z tym, że był Znachorem, należało go posadzić w więzieniu. I stosunek medycyny klasycznej, w szczególności w Polsce, jesteśmy takim szczególnym krajem, ja nawet nie próbuję sobie odpowiedzieć na to pytanie, dlaczego. Jesteśmy krajem, który no nie do końca szanuje swoje korzenie, nie do końca szanuje swoją historię, nie do końca mamy taką w sobie dobrze pojętą dumę narodową. Rozmawiałem z ludźmi we Francji, oni na każdym kroku podkreślali, że są Francuzami. W Polsce tego nie ma. Proszę Państwa, ale wróćmy do meritum sprawy, bo jeszcze jedna informacja. 1950 rok, ustawa o zawodzie medycznym, która konsekwencją jest to, że absolutny zakaz wykonywania jakiejkolwiek działalności paramedycznej na terenach Polski. Wiązała się z tym, że wielu ludzi, którzy zajmowali się medycyną ludową, dostało absolutny zakaz jakiejkolwiek działalności pod karą więzienia. I to jest to spowodowało to, że na dzień dzisiejszy wiele metod medycyny ludowej kojarzą się w większości ludzi z egzotyką, z jakimiś sprawami, które są mniej znane. Proszę Państwa, medycyna słowiańska miała takie cztery podstawowe korzenie. Pierwszy korzeń, jakby cztery podstawowe nogi, cztery podstawowe takie kolumny, na które się opierała. Pierwsza kolumna to było ziołolecznictwo. No i ziołolecznictwo, wiecie Państwo, że rozwinęło się. Z tym, że mam takie pytanie, ja bym osobiście większe miał zaufanie do babci, które całe życie chodzi po lasach, po łąkach, która zbiera zioła, niż do nawet profesora ziołolecznictwa, prawda? Ja bym bardziej wolał rozmawiać z osobą, która widzi energię rośliny, która widzi energię i kolory rośliny, niż z osobą, która ma perfekcyjną wiedzę co do związków chemicznych, które są w tej roślinie. Po ziołolecznictwie byśmy mogli wymienić wszystkie formy kręgarstwa. No, kręgarstwo rozwinęło się, zrobiło się z tego terapie manualne, fizjoterapia tutaj bardzo dużo rozwinęła metod pracy na stałe, na kręgosłupie. Kolejną sprawą, to jest temat bardzo kontrowersyjny, aczkolwiek wraca i na całe szczęście, to jest temat szeptuch, to jest temat różnego rodzaju zamowów, różnego rodzaju zwyczajów, które panowały na wsi polskiej. W większości były to kobiety, które pomagały ludziom chorym, pomagały w bardzo wielu problemach. Taką czwartą nogą, którą my propagujemy, to jest terapia brzucha. Mamy bardzo mocno udokumentowane w prasie etnograficznej okresu rozbiorowego i międzywojennego. Mamy gdzieś około 50-60 artykułów etnografów polskich tamtego okresu, którzy pisali o tym, że chłopi robili sobie zabiegi na brzuchach. Dlaczego ten zabieg na brzucho był taki ważny? Proszę Państwa, jakie mamy... Ja rozumiem, że jesteście Państwo zainteresowani zdrowiem, ja rozumiem, że jesteście Państwo zainteresowani tym, żeby w miarę pogodnie, w miarę szczęśliwie żyć, prawda? I wśród bardzo wielu rzeczy, o których byście mogli na temat zdrowia słyszeć, to tutaj mamy trzy podstawowe układy. Jest to po pierwsze układ żołądkowo-jelitowy. Układ żołądkowo-jelitowy czym zajmuje się? Więc po pierwsze jest to trawienie tego, co zjedliśmy. Nie będę w ogóle mówił tutaj na temat tego, co jemy, bo to już jest temat nie na mój wykład. I następnie wchłanianie tego i następnie wydalanie. Na poziomie tych trzech procesów mogą być bardzo duże zaburzenia. Niezależnie od tego mamy układ moczowy. Jest to produkcja moczu, czyli jest to sposób, system oczyszczania naszego organizmu ze wszystkich toksyn, jakie w naszym organizmie gromadzą się. No i wreszcie układ płciowy, czyli prokreacja, przekazywanie życia. I jest to również niesamowicie ważna sprawa. Proszę Państwa, lubię cyferki, lubię cyfry. I jak Państwo sądzicie, ile przez jamę brzuszną przepływa w ciągu dnia litrów krwi? Czy jest tutaj ktoś odważny, kto mógłby na to pytanie odpowiedzieć? Nie. No, 6 tysięcy litrów. Nie wiem, czy ktoś z Państwa widział beczkę 200-litrową. To gdzieś jest tego typu beczka. To gdyby za mną ustawić takich 30 beczek, to byłoby prawdopodobnie nie do końca to, co przez brzuch przepływa.
Dlaczego brzuch jest taki ważny? Już Hipokrates, ojciec medycyny klasycznej, powiedział, że wszystkie choroby zaczynają się w brzuchu. I ludowi uzdrowiciele o tym znakomicie wiedzieli. Wiedzieli, że od brzucha de facto wychodzi wszystko. Ci ludzie nie znali oczywiście anatomii, nie znali fizjologii, tą wiedzę, którą my w tym momencie posiadamy. Ci ludzie nie interesowali się anatomią, fizjologią, biochemią. Ich bardziej interesowało to, gdzie są napięcia i jakie są konsekwencje tych napięć. I nauczyli się tego metodą prób i błędów, naciskali sobie brzuch. Proszę Państwa, trzeba sobie uświadomić, że jeszcze w okresie międzywojennym, jeszcze po wojnie do tej nieszczęsnej ustawy z 1950 roku, na każdej praktycznie wsi, większej wsi polskiej był kręgarz. Praktycznie na każdej większej wsi polskiej był zielarz czy zielarka. Prawdopodobnie w zdecydowanej większości wsi były znachorki, szeptuchy. I jeszcze mnóstwo kowale, którzy rwali zęby. Ci ludzie posiadali wiedzę zdobywaną z dziada, pradziada. I tej wiedzy na nieszczęście nikt nie spisał. Ta wiedza nie została nigdy... Tak jak się stało w medycynie chińskiej, ta wiedza nie została zbadana przez mądrych ludzi, którzy by potrafili wytłumaczyć, co się dzieje, jak się dzieje. Medycyna chińska w dużym stopniu powstała dzięki żółtemu cesarzowi, który, no, jak legendę głosi, podobno miał wezwać do siebie chłopów, którzy w jakiś tam sposób się leczyli. Jemu ta metoda spodobała się, bo to było nakłuwanie kolcami swojego ciała. I wezwał swoich lekarzy i pod karą śmiercią nakazał tym lekarzom uczyć się od chłopów, żeby zrozumieli, co ci ludzie robią. No i z tego powstała między innymi akupunktura, medycyna chińska, prawda? Mądrzy ludzie skonfrontowali się z tym, co robili ludzie żyjący na wsi, którzy mieli znakomity kontakt z naturą, czuli naturę. Czy my dzisiaj czujemy naturę? No, pytanie trochę trudniejsze, bo w 1950 roku około 30% populacji mieszkało na ziemi, mieszkało w dużych aglomeracjach. 70% ludzi mieszkało w małych miejscowościach i na wsiach. Dzisiaj prognozy są takie, że za 30 lat około 90% populacji, około 9-miliardowej, będzie mieszkało w miastach. Więc naturalnie tracimy kontakt, tracimy to czucie natury. Terapia brzucha miała kilka takich bardzo ważnych elementów. Jeżeli tu mówimy, już wracamy do tej takiej jednej z najważniejszych nóg medycyny słowiańskiej, do masażu brzucha, do starosłowiańskiego masażu brzucha. I pierwszym takim złotym punktem to był, nazywali go Słowianie cesarzem brzucha. To był król brzucha. I ja uczyłem się tej metody na Ukrainie. Początkowo to był Kijów, później to była Akademia Medyczna w Lwowie. I chciałem teraz Państwu zaproponować, żebyście zrobili sobie to, co pokazano mi na początku. Widzę, że większość Państwa siedzi. Chciałbym, żebyście sprawdzili sobie kondycję swojego brzucha, dobrze? Bo to się bardzo fajnie mówi, mało o tym wiemy, prawda? Mam brzuchy, przeważnie jako brzuchy to martwimy się, czy jest zbyt duży, czy jest zbyt mały. Ale ja bym chciał się spytać, czy macie Państwo napięcia na poziomie brzucha? Bo jeżeli macie napięcia, to znaczy, że coś w tym brzuchu nie funkcjonuje tak dobrze, dobra? Mam propozycję, żebyście sobie nacisnęli punkt od pępka do prawego stawu ramiennego, idzie linia. I ta linia, załóżmy, kończy się na żebrach i spróbujcie sobie tutaj od pępka w tym kierunku pomasować brzuch, ponaciskać. Fizycznie ponaciskać brzuch. I proszę sprawdzić sobie, kogo w tym miejscu będzie bolało brzuch. Na tej linii tutaj. Tu jest struktura, nazywa się zwieracz od jego. Ja nie chcę Państwu zanudzać fizjologią. Bardzo ważny punkt. Ja tak się patrzę, to moglibyśmy tutaj sobie kilka osób znaleźć, które w tym miejscu ma bolesności. Co ten punkt znaczy? Tak jak mówiłem, proszę, mocno. No, pozycja troszkę niewygodna jest, pani w złym miejscu naciska, bo tak jak mówiłem, od pępka tutaj na tej linii wtąd dotąd. Tutaj mocno trzeba nacisnąć. Co tu się znajduje? Tu jest dwunastnica i na dwunastnicy jest zwieracz od jego. To jest struktura, przez którą wpływa do dwunastnicy sok trzustkowy i żółć. Dwa największe wydzieliny, dwóch największych gruczołów. Jeżeli tych wydzielin nie ma w odpowiednich ilości i proporcji w wilicie cienkim, to proszę Państwa, macie zaburzony proces trawienia i macie zaburzony proces wchłaniania i macie zaburzony proces wydalania. Od odpowiedniej ilości soku trzustkowego i żółci zależy drugi etap przemian, które się dzieją w jamie brzusznej.
Pierwszy, tak mówimy, jest to jemy, prawda? O tym nie mówimy w ogóle nic. Drugi etap w bardzo dużym stopniu zależy od proporcji żółci soku czosnkowego. Jeżeli ktokolwiek w tym miejscu ma bolesność, ta bolesność to są w większości przypadków sprawy emocjonalne. To może pojawiać się okazjonalnie, to może znikać, może utrzymywać się bardzo długo. Jeżeli ktokolwiek ma tutaj ból, to świadczy o tym, że taka dziurka, która ma gdzieś około 2 mm jest przyblokowana, bo to jest mięsień gładki, który ściska się, nie wpływa dostateczna ilość soku czosnkowego i żółci, które w tym momencie nie mogą spłynąć do jelita, stają się automatycznie trucizną dla wątroby i dla czosnki. Bo tak to jest, jeżeli organizm coś wydala i jeżeli nie potrafi tego wydalić, to już się staje w tym momencie toksyną dla organu. To jest taki pierwszy złoty punkt brzucha. Jeżeli ten punkt jest ściśnięty, bolesny, to macie Państwo, możecie jeść cudowne rzeczy, możecie przechodzić cudowne terapie, możecie robić mnóstwo fantastycznych rzeczy, żeby dbać o swoje zdrowie, ale miejcie pewność, że z fizjologicznego punktu widzenia ten sam proces trawienia nie odbędzie się prawidłowo. Niezależnie od tego, żółć i sok czosnkowy, wchodząc do jelita, zbijają pH mas pokarmowych. W żołądku mamy kwas solny o bardzo silnym stężeniu, to jest pH 1. Gdybyście Państwo wsadzili sobie palec, już nie daj Boże język, do masy żołądkowej, to byście sobie tą część ciała bardzo mocno poparzyli, bo to jest stężony kwas solny. Czemu nas to nie parzy? Bo mamy bardzo grubą błonę śluzową i mamy bardzo grubą warstwę śluzu w żołądku. Ale masy kwaśne schodząc na około 30 cm, schodzą sobie do jelita i wchodzą do jelita czczego. To jest organ, którym przechodzi zasadniczy proces trawienia i zasadniczy proces wchłaniania. Można jeść cudowne rzeczy, jeżeli to nie będzie odpowiednio strawione, jeżeli nie będzie odpowiednio wchłonięte, to sobie wyjdzie drogą do Matki Natury. Jeżeli wychodzą masy kwaśne, prawdopodobnie Państwo słyszeliście o tym, że bardzo wiele chorób jest konsekwencją zakwaszenia organizmu, prawda? No i znowu są różne teorie, trzeba jeść to, trzeba jeść tamto, ale po pierwsze trzeba mieć świadomość tego, że jeżeli ten zwieracz od niego będzie ściśnięty, to w tym momencie masy nie będą bardzo kwaśne, bardzo, no wiesz, to jest kwas solny, nie będzie zalany bardzo zasadowymi dwoma substancjami, żółcim i sokiem czosnkowym, to do jelita czczego wpłynie masa kwaśna i to jest automatyczne zakwaszenie organizmu. Ja z bardzo wieloma osobami rozmawiałem, którzy mówią o odkwaszaniu organizmu. Oczywiście zgadzam się z nimi w 100%, trzeba jeść, trzeba dbać o wiele rzeczy, ale po pierwsze trzeba zwrócić uwagę na fizjologiczną pracę tutaj tego narządu, zwieracza od niego. I proces wchłaniania. I proszę sobie wyobrazić, że mam w tym momencie w ręce gąbkę. Dobrze? I tą gąbką niech będą jelita, czyli narząd, który wchłania, i to czcze gdzieś koło 2,6 metra długości, wchłania wszystko to, co zostało strawione. I teraz wyobraźcie sobie Państwo, i znowu proponuję ponaciskać sobie wokół pępka, tak gdzieś koło 3-4 cm, ale troszkę głębiej. Nie bójcie się, naciśnijcie swoje brzuchy. I osoba, która poczuje jakiekolwiek napięcie bólowe, to świadczy o tym, że jelita są napięte. Tak jak mówiłem, napięcia w bardzo dużym stopniu są konsekwencją napięć emocjonalnych. Jeżeli to miejsce jest napięte, to już Państwo miejcie świadomość tego, że w tym momencie ta gąbka jest ściśnięta, bo narządy jamy brzusznej mają swoje mięśnie gładkie. Te mięśnie ściskają się i w tym momencie jelito cienkie, które powinno wchłaniać. Zjadłem bardzo dobre rzeczy. Bardzo dobrze strawiłem to, ale niestety nie wchłonąłem tego, bo mam przykurcze na poziomie jelita. I tak jak mówię, no Słowianie to byli uzdrowicieli ludowi, to nie byli ludzie, którzy potrafili opowiadać o sprawach bardzo ważnych. Oni po prostu robili to, co było ważne dla zdrowia. Drugi złoty punkt brzucha to było przejście, my to już w tym momencie wiemy, nazywamy to nazwami, mianami anatomicznymi, fizjologicznymi, zastawka krętniczo-kątnica, przejście jelita cienkiego w jelito grube. Uświadomcie Państwo, że tutaj w tych dwóch odcinkach są dwa różne środowiska biochemiczne. Mamy kompletnie w jelicie grubym, mamy florę bakteryjną, która jest w bardzo małym stopniu w jelicie cienkim. I teraz mamy również tutaj taki mały zwieracz. Jeżeli ten zwieracz również jest napięty, a jak to sprawdzić? Naciśnijcie sobie Państwo od pępka do kolca biodrowego prawego górnego.
tutaj gdzieś w jednej trzeciej od kolca, o tak, od kolca, od talerza kości biodrowej, naciśnijcie Państwo w tym miejscu i sprawdźcie, czy ten punkt jest bolesny. Jeżeli jest bolesny, to macie ograniczony przepływ mas pokarmowych z jelita cienkiego do jelita grubego, które daje konsekwencje docelowo bardzo wiele problemów. No i wreszcie taki najważniejszy punkt w medycynie słowiańskiej, on był nazywany bramą wyjścia, to jest Esica, ostatni odcinek jelita grubego. Proszę Państwa, ja myślę, że wielu Państwa słucha radio, ogląda telewizję. Ile w telewizji jest reklam różnego rodzaju preparatów na zaparcia? Mnóstwo, prawda? To świadczy o problemie. Około 30-40% ludzi ma problem z zaparciami. Wiecie Państwo, czym jest to konsekwencją? Ta część jelita grubego jest położona na takiej sfałdowanej błoni surowicznej, zwa się kreską. I ta kreska bardzo często ulega napięciu pod wpływem emocji. Niekiedy pod wpływem tego, co jemy. I teraz, jeżeli ta kreska się trochę skręci, automatycznie powoduje spięcie na poziomie esicy. Proszę Państwa, gdybym tutaj postawił, miał warunki ku temu, no warunków nie mam, udowodniłbym Państwu, że około 80% ludzi w tym miejscu będzie miało bolesności. Jeżeli ma napięcie, bolesne w tym miejscu brzucha, to ma problemy z zaparciami, to ma problemy z masami kołowymi, które zalegają na nasz brzuch i które są magazynem wielu, wielu trucizn. Niezależnie od tego, to żeśmy omówili sobie bardzo pokrótce układ żołądkowo-jelitowy, układ moczowy. Jeżeli wątroba jest filtrem wewnętrznym organizmu, przez który przepływa około 4000 litrów krwi, 20 beczek 200-litrowych, porównajcie z Państwem za mną, albo dwa takie wielkie mauzery. To jest tyle, ile krwi przepływa przez wątrobę. Wątroba oczyszcza wszystko, całą krew, która krąży w organizmie, ale oczyszczanie zewnętrzne, czyli wydalanie na zewnątrz, to jest między innymi rola układu moczowego. Układ moczowy to wiecie Państwo, nerki, pęcherz moczowy, prawda? Na dzień dzisiejszy nie dysponuję żadnymi statystykami oficjalnymi, ale ilość osób z problemami układu moczowego jest przepotężna. Ukryte stany zapalne pęcherza moczowego, ukryte stany zapalne nerek. No jest to wręcz nagminną chorobą w tej chwili, to wszystko idzie bardzo ostro do góry. Te cyfry są bardzo szokujące i tempo wzrostu jest potężne. Proszę Państwa, najprostszy sposób na poprawę tego, jak funkcjonuje brzuch. To samo robili na wsiach kiedyś. Naciskali, masowali, głaskali, stawiali sobie bańki, robili różnego rodzaju zabiegi na brzuchach, bo wiedzieli, że jest to jedna z najważniejszych części ciała. Serce nie będzie pracowało dobrze, jeżeli tutaj będzie mnóstwo napięć. Całe trawienie, wchłanianie nie będzie pracowało dobrze, jeżeli tu będą napięcia. Wydalanie z organizmu, oczyszczanie toksyn nie będzie pracowało, jeżeli tutaj będą napięcia. No i wreszcie kwestia prokreacji, kwestia przekazywania życia. To są również konsekwencje napięć, które mamy tutaj na poziomie brzucha. Czas wykładu jest ograniczony, więc ja tak tylko wzmiankuję Państwu o pewnych problemach, pewnych rzeczach, ale chciałbym, żebyście uświadomili sobie jednego. To jest najważniejsza część ciała. Nie będę mówił o głowie, ale w brzuchu dzieje się mnóstwo rzeczy i jeżeli brzuch nie jest miękki i ciepły, a to słowo nam powiedziała szeptucha jakieś 6-7 lat temu na Ukrainie, która mówiła, Władysław, wyznajecie, to nada być ciepło i miękko. Czyli jakby na brzuchu powinniśmy mieć mięciutko i ciepło. Ja sądziłem, że jest to tylko kwestia naciskania, ale jest to nie tylko, jest to również kwestia kondycji psychicznej. Brzuch jest najbardziej psychosomatyczną częścią ciała. Każda emocja, którą przeżywamy, zapisuje się na poziomie brzucha. I w tym momencie nauka to mówi o tak zwanej pamięci tkankowej, czyli że nasza psychika, nasze ciało zapamiętuje praktycznie każdą emocję, którą przeżywamy. Prawdopodobnie znacie Państwo z medycyny chińskiej, jaki narząd odpowiedzialny za takie emocje, prawda? Wątroba to jest co? To jest złość, wściekłość, zawiść, ciężkie sprawy, prawda? No i no nie będziemy tego wszystkiego omawiali, ale brzuch bardzo silnie reaguje na każdą zmianę emocjonalną. Brzuch bardzo silnie reaguje napięciami, które konsekwencje są bardzo groźne na różnego rodzaju zmiany sposobu życia. I najprostszą sprawą to jest dotyk i praca rękoma dotykam brzucha. Nie rozwijam tematu, tutaj kolega powiedział słowo ostatnio bardzo mądre, koherencja serca, wszyscy zachwycają się tym, ale ta koherencja serca
my dość mocno w tym temacie zaangażowani. Generalnie chodzi o to, żeby... I znowu wracam do wróżki, do szeptuchy z Ukrainy, Marii, która powiedziała nam: Władysław, mnóstwo ludzi mówi o miłości, ale mało kto ma ci po sercu. I to ciepło można wyczuć. Ludzi, którzy opowiadają o miłości, zachwycają się, to są bardzo łatwe słowa, można je pięknie mówić, ale taki naprawdę taki spokój płynący od danej osoby, ciepło, to jest coś, nad czym trzeba pracować dość dużo i to jest coś, co wymaga może mniej słów, może mniej takich wielkich, górnolotnych zdań, ale więcej pracy ze swoimi emocjami i to jest coś, co nieprawdopodobnie wpływa na jamę brzuszną. Jeszcze mam gdzieś około 7-8 minut, tak, zastanawiam się, co powiedzieć, żeby Państwa nie zanudzić, ale żeby jeszcze... Wiedza, którą przekazujemy na naszych kursach, to jest wiedza, która jest budowana przez tysiące lat. I chciałbym, żebyście Państwo mieli świadomość, to nie jest tylko wiedza słowiańska. Polska ma, jeżeli chodzi o położenie terenu, ma to do siebie, że była pasażem wycieczkowym dla wielu biur podróży, prawda? Przyjeżdżało biura podróży z Mongolii, organizowały duże wycieczki. Były Francuzi, Niemcy przyjeżdżali, Rosjanie przyjeżdżali. To należy uświadomić sobie, że Polska była krajem potężnych migracji wojennych i zawsze za armiami szły tabory. W taborach byli między innymi lekarze i ci lekarze, jestem przekonany o tym święcie, oni się uczyli od miejscowych ludzi sposobów leczenia, ale jednocześnie dzielili się swoją wiedzą. Dlatego nie bądźcie Państwo zdziwieni, jeżeli w medycynie słowiańskiej, która jest tak mało znana, spotkacie elementy medycyny wschodniej, mongolskiej, chińskiej, indyjskiej. To wszystko ludzie tą swoją wiedzą dzielili się i najbardziej to, czego ja najbardziej żałuję, że zbyt często się używa takich rzeczy bardzo górnolotnych, bardzo frazologia jest bardzo rozbudowana, bardzo mądrych wielu słów się używa, a zapomina się o tych najprostszych rzeczach, o wiedzy, która powstawała przez tysiące lat i o wiedzy, której na dzień dzisiejszy praktycznie zapominamy. Z żoną próbujemy przywracać kolejne takie metody i słowiańskie, no i teraz niedługo się ukaże książka, jest złożona wydawnictwa i książka na temat terapii ogniem. Nie będę Państwu zdradzał tutaj jeszcze od tytułu książki, bo to byłoby troszeczkę jeszcze nie to, ale generalnie pokazuję, w jaki sposób się leczyło ogniem. I znowu, w internecie jest mnóstwo reklam, że ogień to jest przywieziony z Tybetu. A ja chciałem Państwu zwrócić uwagę na dwa fakty, bo to jest terapia, która polega na paleniu spirytus na ciele. Na ręcznikach się robi. I oczywiście to jest przywiezione z Chin, z Tybetu, im bardziej z daleka, tym bardziej egzotyczne, lepsze. Ale chciałem Państwu przypomnieć, że był obowiązek. W 1496 roku Sejm Polski przyjął uchwałę, która nakazywała chłopom kupno określonej ilości alkoholu od swojego pana. Czyli chłopi byli zmuszani do kupowania spirytusu, prawda, gorzałki. I chłopi tą gorzałkę, niezależnie od tego, że ją pili, jeszcze prawdopodobnie na bardzo wiele sposobów używali. Czy ktoś z Państwa słyszał o tym, że masowało się kiedyś ciało spirytusem? No właśnie, prawda? Czy ktoś z Państwa słyszał może, że mięśniochwat koni leczyło się masażem spirytusu? Jak koń nie pracował bardzo długo, potem ciężko pracował, miał mięśniochwat i najprostszym sposobem było masaż spirytusem. Czyli okazało się, że mieliśmy zarówno w medycynie takiej domowej, jak i w medycynie związanej z zwierzętami, korzystało się z tego, co każdy chłop musiał mieć w swoim domu, z alkoholu, ze spirytusu. Więc byłoby bardzo dziwne, gdyby nasza kultura nie stworzyła sposobów również tego, co nazywa się w tej chwili metodą chińską czy metodą tybetańską. O tym wszystkim będzie w książce. Książka się ukaże gdzieś na przełomie sierpnia, września. Mam nadzieję, że zrobi się od niej głośno. Nasze wszystkie formy aktywności są na stronie batkiewicz.rw. Jeżeli ktoś patrzy, jest zainteresowany, jest tu jest żona, która ma wizytówki. Żona coś do mnie mówi, oczywiście nie rozumiem. A Batkiewicz, no tak, batkiewicz.rw. Proszę Państwa, podsumowując, bo podejrzewam, że za chwileczkę przyjdzie kolega, który tutaj mnie poprosi, żebym przekazał mikrofon. Chciałbym, żebyście Państwo wynieśli z tego wykładu jakby parę informacji. Po pierwsze, to, czego nie mamy w Polsce. Szacunek do swoich korzeni, do swojej tradycji. Szacunek do niezliczonej ilości uzdrowicieli ludowych, którzy swoją wiedzę zdobywali, tą wiedzę przekazywali z pokolenia na pokolenie i dzielili się nią. Ta wiedza praktycznie zniknęła.
Między innymi dlatego, że w tym 50 roku lekarze powiedzieli, że jeżeli ktokolwiek będzie wykonywał jakikolwiek zabieg, który będzie związany z paramedycyną, będzie karany więzieniem. Druga sprawa, nasz zachwyt tym, co jest zachodnie albo wschodnie, a mały szacunek, mała jakby estyma w stosunku do tego, co jest nasze. Jak jeszcze na Ukrainie było spokojnie, jeździliśmy tam, no naprawdę miło było spojrzeć, jak się rozmawialiśmy z Ukraińcami, z lekarzami, z ludźmi, jak oni byli zafascynowani tymi korzeniami medycyny ludowej. U nas tego nie ma w ogóle. No sam fakt, lekarze, profesor nauk medycznych jest dziekanem Katedry Medycyny Alternatywnej. Czy Państwo wyobrażacie sobie, że w Polsce jest uczelnia medyczna, która uczy medycyny alternatywnej? Jeżeli ktokolwiek Państwa zna nazwisko profesor Ożarowski, ojciec polskiego ziołolecznictwa, pan, który zmarł w latach 90. akurat zmarł w momencie, kiedy wychodziły kolejne obostrzenia zakazujące używania ziół w aptekach, używania ziół w medycynie. To był jego wielki ból. To był człowiek, który włożył całe swoje życie w to, żeby pokazać ludziom prawdę o ziołach. Dawniej na uniwersytetach medycznych była nauka o ziołach, dzisiaj już nie ma tego w ogóle. Więc wiele takich metod. Miejmy świadomość tego, że nasza kultura, przypomnę cyfry, 300 milionów ludzi z Europy, w której mieszka 740 milionów ludzi, zajmujemy niezależnie od tego, co się dzieje w tej chwili tutaj między Ukrainą i Rosją, między Rosją i Ukrainą, jakie bestialstwo robi armia rosyjska. Niezależnie od tego zajmujemy 40% powierzchni Europy. I myśmy stworzyli systemy pomagania sobie. To były systemy spójne, to były systemy, które się wzajemnie przenikały. To były systemy, które... No, tylko jedna rzecz się stała. Nikt tego nie spisał, nikt tego nie chciał zanalizować, nikt tego nie chciał wzbogacić wiedzą z zakresu medycyny klasycznej. I niestety słowo, my z żoną propagujemy słowo tradycyjna medycyna słowiańska, bo jest to w ogóle pojęcie, którego nie było i którego nie ma, a należy o tym mówić. Jednym z elementów to są właśnie to jest ten zabieg na brzuchu, nazwany starosłowiańskim masażem brzucha. Tak jak mówiłem, mamy stronę internetową, gdzie udowadniamy na poziomie artykułów prasy etnograficznej, jak bardzo była to metoda popularna na wsi polskiej, jeszcze przed II wojną światową. Było popularne stawianie gardłów na brzuchu. Czy ktoś z Państwa słyszał o stawianiu gardłów na brzuchu? Czy ktoś z Państwa, tak, słyszała Pani? No więc właśnie. Mama to robiła, właśnie, a ktoś to robi dzisiaj? Tak. No, tak, tak, tak. Proszę Państwa, generalnie temat baniek. No, drugi taki temat, też element medycyny słowiańskiej, również bardzo popularny kiedyś, pijawki, na szczęście wracają do łaski. Mniej znanym elementem medycyny słowiańskiej były nakłucia jadem pszczelim. Nakłuwano odpowiednie punkty ciała, nakłuwano jadem pszczelim i ciekawostka. Maria mówiła, bo myśmy do niej przyjechali tam, no i z początku się pytamy o duchy słowiańskie, o Bogu słowiańskie. No mój dziecko, co ty tam za brnotę opowiadasz? No to ona po polsku troszkę mówiła. No ja jestem baba ze wsi, a ja tym nie znam. Ale wiem jedno, mama była Polką, ojciec był Ukraińcem. Mówi, sława Bogu, nam przeżyliśmy wojnę. Te wszystkie rzeczy, które się działy. Po wojnie przyjechał do nich oficer ruski, bo pilnowali ich tam wtedy też. I przyjechał oficer, który był Mongołem. I ten Mongol był lekarzem. I znał się medycynie chińskiej, mongolskiej, chińskiej. I mówi, on z moją mamą rozmawiał. I on mówił, że oni robią akupresury, a mama się śmiała, mówi, że robią bańki. On mówi, że leczy energię, a mama mówi, że ona modlitwą leczy. On mówił o tym, że ludzie świecą po robieniu, po zabiegach akupunktury, po leczeniu energią, a mama się śmiała, bo mówi, że ludzie tak samo leczą, świecą po zabiegu, modlitwą, po znachorstwie. Mówiła o tym, że on mówił o ziołach, jego mama też mówiła o ziołach. I okazało się, że ci dwoje ludzi zaprzyjaźniło się i wzajemnie przekazywali sobie wiedzę. Proszę Państwa, jest to jeden z elementów medycyny słowiańskiej. Pamiętajmy o tym, że jest coś takiego jak tradycyjna medycyna słowiańska. Próbujmy wracać do niej, szukajmy najprostszych spraw. To, co mnie zachwyciło w medycynie słowiańskiej, to jest to, że jest prosta. Chłop robił rzeczy, które były proste. Chłop nie miał czasu na wielkie dyskusje, na filozofię. To musiało być proste, szybkie i skuteczne. Jedną z takich metod jest masaż brzucha. Dziękuję Państwu serdecznie.
Tegoroczne słowiańskie spotkanie Lado Deja to już kolejna niesamowita edycja. Wykładowcy, stoiska z wyjątkowymi produktami i usługi. Muzyka i liczne atrakcje. Dwa dni wyśmienitej zabawy na świeżym powietrzu. Bądź z nami koniecznie 15-16 lipca. Boisko sportowe Orła. Lizawice 14A. 55200 Lizawice. Lado Deja to największe otwarte wydarzenie tego roku. Wstęp dla każdego bezpłatny. Zapraszamy. Patronat, Gmina Oława, Miesięcznik, Nieznany Świat i Studio VTV. Lado Deja, znowu jesteśmy razem. Z